Ekscelencjo, czcigodny księże rektorze Piotrze, czcigodni księża profesorowie, wychowawcy, szanowni państwo, bardzo się cieszę, że jestem dzisiaj po raz pierwszy w seminarium. Jestem w tym gmachu i zauroczony tym pięknym miejscem i ta dzisiejsza nasza uczta biblijna dotycząca Eucharystii, tego co najistotniejsze, co najważniejsze w życiu chrześcijańskim, jest też swoistym takim preludium do spotkania biblistów polskich, bo we wrześniu tutaj właśnie w Legnicy, w seminarium przybędą bibliści z całej Polski, aby spotkać się na spotkaniu Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Chciałbym przez te pół godziny serdecznie zaprosić do tego, byśmy zamieszkali na moment we wspólnocie Janowej. Benedykt XVI w ostatnich rozmowach z Peterem Sewaldem, zapytany o przeżywanie Eucharystii, powiedział znamienne słowa. Jest to tak fascynujące, że wciąż na nowo dotyka już obecność samego Pana. Jest sama w sobie niezwykła. Myśl, że chleb nie jest już chlebem, lecz ciałem Chrystusa, przenika do głębi. Myślę, że podobny entuzjazm wobec Eucharystii przeżywali członkowie wspólnoty Janowej. Ich zapał i głębię wobec ciała Pana, prawdziwego pokarmu i krwi Pana, prawdziwego napoju, możemy dostrzec, analizując tekst Janowy. Choć w czwartej Ewangelii, w odróżnieniu od synoptyków, nie występuje opis ustanowienia Eucharystii, to jednak wiele tekstów janowych zawiera wyraźne cechy i takie rysy sakramentalnego życia wspólnoty. Średniowieczni artyści obrazowali często Piotra trzymającego klucze, Pawła trzymającego miecz, a Jana trzymającego sakramentalny kielich. To na szczególną uwagę zasługuje rozdział 6, w którym występuje opis rozmnożenia chleba oraz następująca po nim mowa eucharystyczna Jezusa w synagodze w Kafarnaum. W niniejszej konferencji zwrócimy uwagę na trzy zagadnienia. Najpierw omówimy eucharystyczny kontekst 6 rozdziału, w którym Jezus wypowiada słowa: ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Jan 6:55. Następnie zostaje podjęty temat funkcji i znaczenia tej Eucharystii w życiu wspólnoty janowej i w końcu ukażemy specyfikę Eucharystii w ujęciu czwartej Ewangelii. Najpierw pierwszy punkt, wątki eucharystyczne w czwartej Ewangelii. W poszczególnych perykopach czwartej Ewangelii można wyróżnić cztery warstwy. Najpierw widzimy wydarzenie, które stoi u podstaw danego opisu, danej narracji. Następnie znaczenie tego wydarzenia. Objawienie kolejne, to objawienie Boga w Jezusie Chrystusie, który w przestrzeni wiary obdarza życiem wiecznym. I w końcu także sakramentalna obecność Chrystusa we wspólnocie Kościoła Janowego. Rozdział 6 rozpoczyna się od opisu cudownego rozmnożenia chleba i ryb. Ten opis znajduje swoje paralele w Ewangeliach synoptycznych. Analiza porównawcza tych tekstów pozwala stwierdzić fakt, że autor czwartej Ewangelii w sposób szczególny podkreśla inicjatywę Jezusa oraz wiąże ten znak sakramentem Eucharystii. Zaraz na początku, Jan 6:2, Jezus zostaje przedstawiony jako lekarz, który w cudowny sposób leczy choroby, gromadząc wokół siebie tłum. Otaczające go osoby stają się świadkami jego mocy, stopniowo rozpoznają jego tożsamość jako Mesjasza, jako Syna Bożego. Opis tego wielkiego tłumu, który idzie za Jezusem, może mieć odniesienie do wędrówki ludu Bożego na pustyni, który kroczył za Mojżeszem. Także Mojżesz miał moc czynienia znaków na pustyni,
chociażby cudowne karmienie ludu przepiórkami i manną, czy cudowne wyprowadzanie wody ze skały w celu objawienia prawdy, że jest Bożym wysłannikiem, jest tym prorokiem par excellence, który realizuje zamysł samego Boga. Jezus, widząc głodne tłumy gromadzące się wokół Niego, podejmuje działanie. Rozpoczyna się ono dialogiem z wybranym apostołem Filipem. I w tym tekście możemy zobaczyć nawiązanie do tekstu z drugiej Księgi Królewskiej, 4 rozdział 42-44, gdzie podobnie jak w tamtym tekście występuje wzmianka o słudze, chłopcu, Pajdarion i o chlebie jęczmiennym. Można zauważyć to, że Jan inspiruje się tym tekstem z drugiej Księgi Królewskiej. Zarówno Filip, jak i Andrzej dostrzegają zewnętrzne fenomeny, formułują swoje ludzkie sądy. Ich postawa jednak wyraźnie pozostaje w kontraście do działania Jezusa z Nazaretu, który dostrzega to, co wewnętrzne i mocą Boga przekracza prawa natury i wszelkie racjonalne, wszelkie ludzkie kalkulacje. Jedynie Ewangelia Janowa w opisie rozmnożenia chleba i ryb określa akcję Jezusa, stosując grecki czasownik eucharisteo, dziękować w Jan 6:11. Widać tu wyraźne nawiązanie do sakramentu Eucharystii. Jezus, podobnie jak w Wieczerniku, sam bierze chleb w swoje ręce, osobiście rozdaje go gromadzącym się wokół Niego osobom i koi głód wszystkich łaknących, ukazując znaczenie i wartość Eucharystii. W cudzie rozmnożenia chleba i ryb wskazuje także na rolę apostołów, gdyż prosi ich, aby usadowili lud oraz każe im zebrać ułomki do koszów. W ten sposób stają się oni najbliższymi świadkami dokonującego się znaku, mają swój udział w jego realizacji. Po dokonanym znaku Jezus nakazuje uczniom zebrać ułomki. Ten grecki termin klasma, ułomki, we wczesnej literaturze chrześcijańskiej był stosowany w odniesieniu do hostii. Możemy tu dostrzec więc także odniesienie do Eucharystii. 12 koszów ułomków jest także taką symboliką, stanowi spektakularny znak cudownego rozmnożenia chleba i ta liczba 12 nawiązuje do 12 pokoleń Izraela, które dzięki działalności Jezusa zostają całkowicie nasycone. Ten zewnętrzny znak 12 koszu ułomków wskazuje na rzeczywistość wewnętrzną, niewidzialną dla oczu. Jest nią działanie Bożej mocy, która zaspokaja ludzkie pragnienia. W dalszym kontekście występuje mowa Jezusa przeplatana dialogiem z Żydami, a czterokrotnie występuje ta uroczysta formuła amen, amen, lego chymin. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, która wskazuje na uroczysty i objawieniowy charakter Jezusowej mowy. W Jan 6:26 Jezus zarzuca swoim słuchaczom, że motywem ich usilnego poszukiwania Jego osoby nie jest otwartość na Jego znaki, lecz zaspokajanie potrzeb materialnych. Żeby rozwiać wątpliwości co do natury pokarmu dawanego przez Jezusa, czyni On porównanie z najcudowniejszym chlebem, jaki kiedykolwiek miał do jedzenia Izrael, z manną na pustyni. Ten wyborny pokarm, pochodzący wprost od Boga, nie mógł dać życia wiecznego. Podtrzymywał jedynie życie doczesne. Pomimo nadzwyczajności manny, o której mówi Pismo, mamy tutaj cytaty z Psalmu 78, 25 i z Księgi Mądrości 16, 20, to nie manna jest pokarmem dającym życie wieczne. Ci, którzy na pustyni oglądali wielkie dzieła Boga i karmili się manną, umarli.
gdyż mimo tak wielkich znaków nie byli posłuszni Słowu Boga. Manna zsyłana jako pokarm na pustyni staje się typem, zapowiedzią prawdziwego chleba, który pochodzi z nieba, Eucharystii. Ten temat manny i jej interpretacji w czwartej Ewangelii, także w innych źródłach judaistycznych, w Starym Testamencie, w Targumach, także w odniesieniach w Septuagincie, w literaturze kumrańskiej, w apokryfach, przedstawia w swojej od niedawno obronionej pracy doktorskiej w Jerozolimie ksiądz dr Paweł Ryter-Andrianik, a u nas o mannie będzie za chwileczkę mówił także ksiądz profesor Paweł, na pewno rozwinie ten temat. Mowa Jezusa jest wzmacniana częstym użyciem formuły ego eimi, która ma wyraźne cechy formuły objawieniowej. W ten sposób mocno podkreślony jest związek z Bogiem Ojcem. Rozmówcy Jezusa w narracji są określani jako tłum i Żydzi, nie rozumiejąc słów na temat spożywania Jego ciała. Ich oburzenie powoduje nie tyle porównanie Jezusa do chleba, co wskazywanie na silny związek z Ojcem. Żydzi szemrają na słowa Jezusa i podważają ich wiarygodność poprzez wskazywanie na fakt, że znają Jego matkę i Ojca. Na ten negatywny stosunek wskazuje taki termin szemrać, grecki termin gongidzo, który nawiązuje do staromontalnego opisu o zsyłaniu manny z Księgi Wyjścia 16:2-12, w którym lud szemra przeciw Mojżeszowi i buntuje się przeciw Bogu. W tym tekście na oznaczenie szemrania jest użyty rdzeń hebrajski lamet wam waw nun w koniugacji nifal, który w Septuagincie jest tłumaczony dokładnie gongidzo. Ta terminologiczna zbieżność z tekstem janowym może wskazywać na świadomy wybór autora czwartej Ewangelii, który z jednej strony ma podkreślać prerogatywy boskie Jezusa, z drugiej zaś brak wiary i bunt bezpośrednich jego interlokutorów. Tutaj widzimy ten tekst Księgi Wyjścia i wielokrotnie podkreślony termin szemrać, który Septuaginta właśnie tłumaczy gongidzo, używany ten termin również przez Jana. Jezus wzywa także swoich słuchaczy do tworzenia wspólnoty z Nim przez spożywanie Jego ciała i picie Jego krwi. Tekst ten stanowi pierwszą odpowiedź Jezusa na pytanie uczniów zaraz na początku postawione w pierwszym rozdziale: gdzie mieszkasz? Wspólnota ta nie ma charakteru fuzji, lecz jest komunią osób na wzór relacji między Ojcem i Synem. Janowy Jezus wielokrotnie mówi o sobie, że jest chlebem życia, który zstąpił z nieba. Eucharystia jest sakramentem ciała i krwi Jezusa jako źródło życia dla świata. Spożywanie ciała i krwi Syna Człowieczego ma charakter uczty sakralnej. Wskazuje na to użycie w narracji janowej niepowszechnie stosowanego greckiego czasownika estein, ale czasownika trogein. Tutaj są wypisane teksty, gdzie występuje ten właśnie czasownik. Dosłownie tak jak estein znaczy jeść, spożywać, tak bardzo prozaicznie, to trogein oznacza delektować się, przegryzać ze smakiem, przeżuwać ze smakiem. I w literaturze helenistycznej czasownik ten jest używany na określenie spożywania deseru, więc czegoś nadzwyczajnego, czegoś wspaniałego. W Jan 6:59 ewangelista podkreśla, że miejscem głoszenia mowy eucharystycznej była synagoga. Po roku 70 Żydzi zgromadzeni w synagodze trwali w Torze, a Tora w nich. Chrześcijanie, wyznawcy Jezusa, uczniowie Jezusa, byli wezwani, aby przez Eucharystię trwać mocno w Chrystusie, nowej Torze, i stawać się w świecie żywą kopią nowej, osobowej Tory. Punkt drugi
Eucharystia w życiu wspólnoty janowej. W narracji całego tekstu janowego możemy wydobyć dwie płaszczyzny. Z jednej strony płaszczyznę ziemskiego życia Jezusa, gdzie jest eksponowany temat wiary, a z drugiej płaszczyznę późniejszej wspólnoty janowej, gdzie mocno akcentuje się temat Eucharystii. Analizując tekst janowy, możemy stwierdzić brak w nim troski o chronologię. Wydarzenia z ziemskiego życia przeplatają się z późniejszą sytuacją wspólnoty janowej. Niektórzy bibliści za Johnem Louisem Martinem podrębniają w tekście dwa poziomy świadectwa. Czas życia Jezusa i czas końcowej redakcji czwartej Ewangelii. Oba poziomy przenikają się nawzajem. Używając terminologii Rudolfa Schnakenburga, możemy mówić o świadectwie einmalig historisch, które dotyczy wydarzeń ziemskiego życia Jezusa, oraz świadectwie gegenwärtig zeitgeschichtlich, odnoszącego się do sytuacji obecności Jezusa w wydarzeniach doświadczanych przez popaschalny Kościół janowy. Ewangelista wskazuje na niezrozumienie żydowskich rozmówców na temat związku pokarmu z ciałem i krwią Chrystusa. Ten tekst może odzwierciedlać dyskusję, jaka toczyła się między rabinami a członkami wspólnoty na temat Eucharystii. Rabinom zależało na tym, ażeby zdeprecjonować nauczanie Jezusa, podważyć zasadność sakramentalnego życia Jego wyznawców, Jego uczniów. Im bardziej było coś mocnego i ważnego, tym bardziej ostre teksty możemy spotykać w tej polemice. W źródłach judaistycznych faktycznie możemy znaleźć niektóre teksty odnoszone do Ewangelii czy do samego Jezusa, które można nazwać swoistą antyewangelią, jakby odpowiedź na te treści, które są zachowane w Ewangelii. W mojej książce Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie próbuję wiele tych tekstów przedstawiać. Tutaj przytoczę jeden tekst, dość mocny tekst, który ma związek z przeznaczeniem Jezusa, ale jednocześnie, to jest explicite, ale implicite może nawiązywać także do Eucharystii. Może poproszę księdza diakona, żeby odczytał nam właśnie ten tekst, który jest z traktatu Gittin z Talmudu Babilońskiego, pochodzący tekst źródłowy, który przetłumaczyłem na język polski. Onkelos bar Kalonikos, syn siostry Tytusa, chciał nawrócić się na judaizm. Ponieważ zajmował się on magią, wywołał Tytusa z grobu i spytał: kto jest najbardziej szanowany na tamtym świecie, świecie zmarłych? Ten odpowiedział: Izrael. Onkelos zapytał: czy powinienem przyłączyć się do niego? W odpowiedzi usłyszał: liczne są jego, Izraela, obowiązki i wszystkich nie będziesz mógł wykonać. Idź i zaatakuj ich na tym świecie, na ziemi, a wtedy będziesz na szczycie, jak jest napisane: nieprzyjaciele jego są głową, ponieważ każdy, kto cię mierzy, Izrael, staje się głową tego świata. Onkelos ponownie zapytał: na czym polega twoja kara? On, Tytus, odpowiedział: cierpię za moje czyny. Każdego dnia spalają mnie, a popiół rozrzucają na wietrze ponad 7 morzami, żeby dnia następnego ponownie mnie spalić i zebrać popiół. Onkelos poszedł i wywołał z grobu Balaama i zapytał go: kto jest najbardziej szanowany na tamtym świecie? Ten odpowiedział: Izrael. Onkelos zapytał:
czy powinienem przyłączyć się do niego? On, Balaam, odpowiedział: nie będziesz szukał ich pokoju, ani ich pomyślności przez wszystkie twoje dni. Zadał też pytanie: na czym polega twoja kara? Ten odpowiedział: gotuje się w swoim nasieniu. Ponownie wywołał z grobu Jeszu i zapytał go: kto jest najbardziej szanowany na tamtym świecie? Ten odpowiedział: Izrael. Onkelos zapytał: czy powinienem przyłączyć się do niego? I usłyszał: szukaj ich dobra i nie szukaj ich szkody. Kto ich dotyka, ten jakby dotykał źrenicy oka Boga. Zapytał go: na czym polega twoja kara? On, Jeszu, odpowiedział: gotuje się we wrzącym kale. Bowiem powiedział nauczyciel: każdy, kto sobie kpi ze słów mędrców, poniesie karę wrzącego kału. Przyjdź i zobacz różnicę między grzesznikami Izraela a prorokami pogańskich narodów. Właśnie, zobaczmy, bardzo mocny tekst. Jest tutaj wzmiankowany Onkelos, syn siostry cesarza Tytusa, który wywołuje z grobu trzy postaci: Tytusa, Balaama i Jeszu. Tak jest właśnie określany Jezus na kartach Talmudu. Wszyscy trzej jawią się jako wrogowie Izraela. Tytus, niszczyciel świątyni izraelskiej, jerozolimskiej. Balaam, prorok obcych narodów, który miał przekląć Izraela. I Jeszu jako grzesznik Izraela. Nie mają oni udziału w świecie, który ma nadejść. Onkelos, chcąc nawrócić się na judaizm, zadaje Tytusowi, Balaamowi i Jeszu pytanie o to, kogo w świecie zmarłych można uważać za największego. Od wszystkich trzech postaci usłyszał tę samą odpowiedź: Izraela. Na drugie pytanie o to, czy powinien przyłączyć się do Izraela, Onkelos słyszy różne odpowiedzi. Tytus proponuje swemu siostrzeńcowi, aby zaatakował Izraela, stając się władcą całego świata. Balaam, odpowiadając na to pytanie, posługuje się cytatem z Tory, powtórzone prawo 23:7, który de facto w tekście biblijnym nie jest odniesiony do Izraela, lecz do jego wrogów, do Amonitów i Moabitów. A Balaam stanowczo radzi Onkelosowi, aby nie szukał pokoju i pomyślności dla Izraela. Jeszu, w odróżnieniu od poprzedników, nie ma wrogości wobec Izraela. Używając cytatu z proroka Zachariasza, tak mówi Pan zastępów: przesławny do narodów, które was ograbiły, kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Zachęca on Onkelosa, aby szukał dobra i pomyślności Izraela. Ostatnim pytaniem Onkelosa, kierowanym do rozmówców, jest pytanie o rodzaj kary, która jest adekwatna do rodzaju popełnionego przestępstwa. Tytus, który spalił świątynię jerozolimską, zostaje ukarany przez nieustające palenie jego ciała i rozrzucanie prochów ponad morzami. Balaam za chęć przekleństwa Izraela na prośbę Balaka, króla Moabu, został ukarany przez gotowanie we własnym nasieniu. Ta kara może mieć związek z jego udziałem w nakłanianiu ludu Izraela do nierządu z kobietami moabskimi i składania ofiar bożkowi Baal Peorowi, z którym związane były nadużycia seksualne. Jezus, Jeszu, ponosi karę grzesznika Izraela przez gotowanie we własnych ekstrementach. Szukając wyjaśnienia tego rodzaju kary w stosunku do przewinienia Jeszu, można zauważyć związek z pokarmem, który zostaje wskutek procesów fizjologicznych przemieniany w ekstramenty. Tak jak Tytus ponosi karę spalenia za spalenie świątyni, jak Balaam ponosi karę
gotowania w nasieniu za spowodowanie nadużyć seksualnych, tak Jeszu ponosi karę gotowania we własnych ekstrementach, produkcie spożywanego pokarmu. Ten pokarm, w zamyśle rabinów, by ten tekst był mocny i odzwierciedlał mocną argumentację, może mieć związek z ciałem i krwią Chrystusa. Wyznawcy Jezusa, którzy spożywają Jego ciało, piją Jego krew, mają życie wieczne. Opis talmudyczny wyraźnie przeciwstawia się takiemu ujęciu, uważając to za herezję, za bluźnierstwo. Przesłanie rabinów jasno kwestionuje autorytet Jezusa i Jego nauczanie na temat Eucharystii i zmartwychwstania. Jego pozytywne nastawienie do judaizmu w odróżnieniu od Tytusa i Balaama ma być sygnałem dla Jego wyznawców, aby odeszli od herezji i wstąpili na właściwą drogę. Bowiem mistrz Jeszu jawi się jako żydowski heretyk, który nie ma udziału w przyszłym świecie. Ten tekst dość mocny może ukazywać tę ostrą polemikę, której ślady mamy także na kartach. Ten tekst janowy w tym świetle, w świetle tej polemiki, może być przez nas jeszcze głębiej, jeszcze bardziej rozumiany jako odpowiedź na te zarzuty mocne właśnie świata żydowskiego, który chciał zdeprecjonować Eucharystię przeżywaną przez wspólnotę, przez uczniów Jezusa i chciał odciągnąć od wiary w Jezusa i od tej Eucharystii tych, którzy szli za Nim. I w końcu specyfika, trzeci punkt, specyfika czwartej Ewangelii. Nauka świętego Jana na temat Eucharystii jest mocno osadzona w doktrynie o inkarnacji odwiecznego Słowa. Zaraz na początku, w prologu, kai hologos sarx egeneto, kai eskenosen en hemin, a Słowo stało się ciałem. Tutaj dosłownie nieużyte termin soma, ale sarx, i rozbiło namiot pośród nas. Słowo właśnie, odwieczne Słowo, które staje się ciałem, dosłownie mięsem. W kontekście mowy eucharystycznej Jezus także w odniesieniu do swego ciała nie używa powszechnie używanego terminu soma, ale termin sarx. 6,51 czy 6,55 to dobrze właśnie ilustruje. Rozwijając tematykę inkarnacji odwiecznego Słowa, święty Jan mocno przeciwstawia się nurtom doketyckim, które zaprzeczały, że Chrystus przyszedł w ciele. Mówili oni, że przyszedł w jakimś ciele pozornym. Dobrze wyraża to tekst 1 Jana 4, 1-3, który demaskuje i także ma taki charakter antydoketycki. W ujęciu janowym sakrament jawi się jako środek komunii z tym, który stał się ciałem, aby uczestniczyć zwierzącymi, aby uczynić zwierzących dzieci Boże i obdarzyć ich życiem wiecznym. Rzeczywistość życia wiecznego jest mocno eksponowana w teologii janowej. W Ojcu i w Logosie, który jest Jego objawieniem, istnieje życie. Życie, które jest określane jako prawdziwe i wieczne. Różni się ono od życia fizycznego. Ojciec posyła Syna, odwieczne Słowo, aby obdarować ludzkość darem życia wiecznego. Człowiek może przyjąć ten dar dzięki wierze oraz dzięki spożywaniu ciała i krwi Syna Człowieczego. Jezus jako nowy Adam otrzymuje od Boga władzę nad wszelkim stworzeniem, aby napełnić je życiem wiecznym. Wszyscy, którzy przychodzą do Niego, stają się Jego uczniami. Otrzymują od Niego życie wieczne. Gdy pierwszy Adam przez swoje nieposłuszeństwo Bogu sprowadził na ludzkość śmierć, tak nowy Adam przez swoje posłuszeństwo aż do końca, aż po krzyż, obdarza wszystkich wierzących życiem wiecznym. To sformułowanie janowe
że Syn Człowieczy zostanie wywyższony, aby pociągnąć wszystkich do siebie, przedstawia ten uniwersalizm patrzenia czwartego ewangelisty na dzieło zbawcze, które Jezus dokonuje. Czwarta Ewangelia ostrzega także przed niegodnym udziałem w sakramencie Eucharystii. W Jan 6,26 tłum myśli tylko o fizycznym zaspokojeniu głodu, a nie o duchowym życiu jako darze Jezusa. Tu mamy nawiązanie do tego, o czym mówił ksiądz profesor Ryszard właśnie w pierwszym liście do Koryntian. Ale także mamy tekst Jan 13,27, gdzie jest mowa o wejściu szatana w Judasza po spożyciu kawałka chleba. A po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego szatan, dosłownie mówi tekst. Dla Judasza sakrament nie staje się znakiem wspólnoty z Jezusem, ale z szatanem. On spożywa i pije wyrok właśnie na siebie. Jezus Janowy zostaje wyraźnie przedstawiony jako nowa świątynia, w której czciciele mają przystęp do Boga w duchu i prawdzie. Jezus jako nowa świątynia zostaje konsekrowany przez Ojca. Jakże wy o tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie, bluźnisz. Ostateczna konsekracja Jezusa jako nowej świątyni dokonuje się w Jego godzinie, gdy na miejsce misterium paschalnego, uobecnianego podczas każdej Eucharystii, Jezus jako baranek paschalny zostaje złożony w ofierze. Konsekrację tę dobrze ilustrują słowa z modlitwy arcykapłańskiej. A ja za nich poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Ważną rolę w kapłańskiej misji uczniów Jezusa otwartych na Eucharystię odgrywa paraklet, którego Jezus zapowiada i obiecuje w mowach pożegnalnych. Ta terminologia związana z aktywnością parakleta koncentruje się wokół tematyki nauczania i świadectwa. Ewangelista mocno akcentuje, że Duch Święty, Duch Prawdy, paraklet właśnie będzie nauczał, przypominał, świadczył, przekonywał, prowadził do prawdy, interioryzował w uczniach to, czego nauczał Jezus. I On będzie sprawiał, że Eucharystia, która jest przeżywana na ołtarzach całego świata przez wyznawców wszystkich czasów, że ta Eucharystia nieustannie nawiązuje do tej ofiary, którą baranek paschalny składa na krzyżu. Kapłańska misja Jezusa znajduje kontynuację w kapłańskiej misji uczniów wspieranych asystencją Ducha Świętego, którzy w Eucharystii doświadczają spotkania z Bogiem, który obdarowuje ich pokojem i życiem wiecznym. Dziękuję bardzo.